skusza Redeko. www.redeko.pl. Kornobes była naszą nadzieją na medal w Rio de Janeiro i nie zawiodła. To był konkurs mocnego otwarcia. Dwie późniejsze, najlepsze zawodniczki rywalizacji kulomiotek rozpoczęły bardzo mocno. Chinka Liu Yan Zhu już w pierwszej próbie uzyskała swój najlepszy wynik. Posłała kulę na odległość 8 metrów 75 centymetrów, co jest nowym rekordem świata. Odebrała wszystkim chęć do rywalizacji i zarazem potwierdziła, że złoto może należeć tylko do niej. Kornobes rozpoczęła tylko nieco spokojniej. Na inaugurację jej kula wylądowała na 7,81. Polka rzucała bardzo równo. Swój najlepszy rezultat uzyskała kilkanaście minut później, gdy posłała młot równo na 8 metr. To był bardzo dobry dzień dla polskich sportowców na paraolimpiadzie. Rafał Wilk zdobył złoty medal w kolarstwie ręcznym w jeździe indywidualnej na czas i tym samym obronił tytuł wywalczony 4 lata temu w Londynie. Srebro w kolarstwie wywalczyła Anna Charkowska, a taki sam krążek w podnoszeniu ciężarów zdobyła Marzena Zięba. Nie powiodło się natomiast Jackowi Gaworskiemu. Wrocławski szermierz odpadł w ćwierćfinale z późniejszym brązowym medalistą Francuzem Maximem Valletem, przegrywając 6-15. Bardzo wszyscy żałujemy tej walki, bo Gaworski świetnie spisał się w grupie, gdzie wygrał komplet swoich walk. Przed Jackiem jednak jeszcze jutrzejsza drużynówka. Będziemy mocno trzymać kciuki za naszych reprezentantów. Nowe Centrum Skłusza Redeko. www.redeko.pl